Pytanie brzmi, czy Duch Święty jest trzecią osobą? Czy źle jest być antytrynitarzem? Czy źle jest być antytrynitarzem? Inaczej mówiąc, czy niewłaściwe jest przeciwstawianie się biblijnej koncepcji Trójcy? Odpowiedź brzmi tak. Otwórzmy szybko Mateusza 12 rozdział, ale najpierw pomodlimy się jeszcze raz. Ojcze, mam zamiar wypowiedzieć się na kontrowersyjny temat, który jest naprawdę jasno przedstawiony w Biblii. Drogi Boże, daj mi właściwe słowa. Zburz mury uporu Jerycha, które otaczają czyjkolwiek umysł w tej sprawie. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Zajrzyjmy do Mateusza 12 rozdziału. Niech ktoś przeczyta dla mnie werset 31 i 32. O, mamy tutaj chętną siostrę. Wstań, przeczytaj dla nas. Dlatego mówię wam. Słuchajcie bardzo uważnie. Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. Bluźnierstwo przeciwko komu? Przeciwko Duchowi Świętemu. W porządku. Sam Jezus mówi, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone. Przeczytaj następny werset. Wiersz 32. I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone. Stop. Każdemu, kto mówi przeciwko Synowi Człowieczemu, kim jest ten Syn Człowieczy? Tak, Jezus, to On sam mówi, że możecie mówić przeciwko mnie i otrzymacie przebaczenie. Czy patrzycie w swoje Biblię? Co On ma zamiar powiedzieć dalej w wersecie 32? Ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. W porządku. Czy w wersetach 31 i 32 mamy dwie istoty, które są przedmiotem bluźnierstwa? Kim one są? Pierwsza to Jezus, a druga to Duch Święty. Jezus mówi, możesz mi bluźnić. Wciąż tu jesteście? I wciąż mamy przebaczone. Ale jeśli bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma przebaczenia. Zatem co Jezus mówi o Duchu Świętym? No proszę was, co wiemy? Że istnieje Duch Święty. A teraz udajmy się do Łukasza, rozdziału 4. Łukasz, rozdział 4. Proszę, przeczytajcie werset 18. O, jest tam chętna osoba. Niech cię Bóg błogosławi za twoją chęć czytania. Ciebie też widzę. Zaraz cię poproszę. Nie ten werset. Łukasz 4:18. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie. Zatrzymaj się. Czy mamy tu dwie osobistości w słowach, które właśnie tu przeczytaliśmy? Jakie to dwie osoby? Duch Święty, a ta druga? To Jezus. Duch Pana nade mną. Czytaj dalej. Ponieważ namaścił mnie. Tak, On mnie namaścił. I dalej? Abym głosił Ewangelię ubogim. Stop, wystarczy. On namaścił mnie. Pozwólcie, że wstanę. Jezus nie mógł się sam namaścić. Rozumiecie to? Kapłan, sędzia, król czy prorok nie namaszczali samych siebie. Musieli być namaszczeni przez kogoś innego. To jest nauka biblijna. Jezus powiedział, że Duch Pana jest nade mną. On namaścił mnie, abym ogłosił Ewangelię ubogim. A teraz udajmy się do Dziejów Apostolskich, rozdziału 10 i proszę, abyście przeczytali werset 38. Cały czas miejcie w pamięci, co powiedział Jezus. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym ogłosił Ewangelię ubogim. A teraz Dzieje 10:38. Słuchajcie uważnie. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, jak Bóg namaścił Jezusa? Kim? Duchem Świętym. A zatem wiemy teraz, że Jezus został namaszczony, a narzędziem, którego używał Ojciec, był Duch Święty. I dokończ ten werset, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Tak, Ojciec namaścił Chrystusa za pomocą Ducha Świętego. Duch jest aktywnym narzędziem namaszczającym. Teraz niech ktoś przejdzie do listu do Hebrajczyków, rozdziału 5. Tym razem poproszę jednego z naszych braci.
Zacznij od wiersza pierwszego. Hebrajczyków 5:1. Głośno i wyraźnie. Każdy bowiem najwyższy kapłan, wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Zauważcie to. Każdy najwyższy kapłan wybrany spośród ludzi, dla ludzi jest poświęcony. On jest wybrany, nie jest samozwańcem. Musi być wyświęcony przez kogoś innego. Czytaj dalej. Aby składał dary i ofiary za grzechy, który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom. I z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Zatrzymaj się. A teraz słuchajcie wiersza czwartego. A nikt sam sobie nie bierze tej godności. Stop. Nie siadaj jeszcze. Chwila przerwy. Nikt sam sobie nie bierze tej godności. O jakim stanowisku jest tutaj mowa? Najwyższego kapłana. Wiersz czwarty mówi, nikt nie bierze sobie tego sam. Nie idziesz i nie zostajesz sobie najwyższym kapłanem. Jesteś wybrany przez Boga. Nikt sam sobie nie bierze tej godności. Czytaj dalej. Tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Dokładnie, ktoś inny wyznaczył Aarona, nie on sam siebie. Aaron był arcykapłanem reprezentującym kogo? Jezusa Chrystusa. Czy Chrystus jest teraz arcykapłanem? Tak, czy nie? Czy on namaścił sam siebie? Nie. Kto to uczynił? Ojciec przez Ducha. Czytaj dalej wiersz piąty. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się naszym najwyższym, ale ten, który powiedział do Niego, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Właśnie tak. Przerwij tutaj. Chrystus nie uczynił sam siebie arcykapłanem. Kiedy Mojżesz namaszczał Aarona na arcykapłana, czego użył? Oleju. Olej reprezentuje Ducha. Bóg użył Ducha Świętego, aby namaścić Jezusa na kapłana. Jezusa na ziemi przez namaszczenie Go Duchem Świętym. Chrystus nie mógł sam zostać kapłanem. Ktoś inny musiał Go namaścić. Moc do namaszczania ma Duch Święty, a moc autorytetu posiada Bóg Ojciec. Rozumiecie? Jeśli Stany Zjednoczone pójdą na wojnę, to autorytetem jest kongres, a mocą wykonawczą jest wojsko, czołgi Abram lub F-16 lub cokolwiek innego. A zatem autorytetem jest kongres lub prezydent, a siłą są jednostki militarne. Władzę sprawuje Ojciec, a siłę Duch Święty, który namaścił Jezusa. Widzicie zatem, że musi być ktoś więcej niż Chrystus. A teraz przejdźmy do Mateusza rozdziału trzeciego. Albo nie. Nie idźmy do Mateusza trzeciego. Udajmy się do Jana 13 rozdziału. Widzę moją siostrę ubraną na zielono. Mateusz rozdział 13. Przeczytajmy od wiersza 16. Nie Mateusz, tylko Jan 13. Dziękuję za uwagę. Jan 13 rozdział. Tak, pamiętam o tobie, ale najpierw poproszę siostrę z przodu. Przyjdzie kolej na ciebie. Nie płacz, proszę. Jan 13, 16. Słuchajcie uważnie. A jeszcze jedno. Po prostu się odwróć i czytaj w stronę tłumu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Sługa nie jest większy od swego Pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Wspaniale, dziękuję. Sługa nie jest większy od swego Pana, ani posłany nie jest większy od tego, który go posłał. Zatem, który jest większy? Ten, który został wysłany, czy ten, który go wysłał? No mówcie, z pełnym przekonaniem, nawet jeśli się mylicie. W porządku, spróbujmy tego jeszcze raz. Ten, który został wysłany i ten, który go wysłał, kto ma większą władzę? Ten, który wysyła. Posłuchajcie tego wersetu. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Kto posłał Chrystusa? Bóg Ojciec. Kto ma większy autorytet? Ojciec. Czy są to dwie osoby? Tak. Ojciec posyła Syna. A teraz otwórzmy Jana 14 rozdział.
i przeczyta go ta oto siostra. Jan, 14 rozdział, przeczytaj werset 26. Wiecie, że Biblia jest najciekawszą istniejącą książką, jeśli tylko poświęcicie czas, aby ją studiować. Jan 14:26. Słuchajcie uważnie. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. No dobrze. Powiedziane tu jest, że Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. Kto posyła Ducha Świętego? Według tego wersetu. Ojciec. A na czyje polecenie? Na polecenie Jezusa, tak. Przeczytajmy teraz Jan 15, rozdział, werset 26. Kto będzie korzystał z mikrofonu? O, tam. Jan 15, 26. Słuchajcie uważnie. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, chwileczkę. Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. A tutaj, kto teraz posyła Ducha Świętego zwanego pomocnikiem? Jezus. Czytaj dalej. Którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Dobrze, dziękuję. W Jana 14:26 Ojciec posyła Ducha. A w Jana 15:26 to Jezus posyła Ducha. Do tej pory mieliśmy zasadę zawartą w Jana 13:16. Ten, który posyła, jest większy od tego, który jest posłany. Czy nadal słuchacie? Tak. Zatem Ojciec może posłać Ducha. I Syn może posłać Ducha. Nigdzie w Biblii nie ma wersetu, w którym to Duch wysyłałby Ojca. A Duch kierował Chrystusem tylko wtedy, gdy Chrystus był jako człowiek. Ale w swojej boskości Duch nie daje mu żadnych wskazówek. To Jezus był tym, który posyłał Ducha w formie daru języków. Kiedy powrócił do nieba po swoim zmartwychwstaniu, co ja próbuję wam powiedzieć? Że mamy Ojca, mamy Syna i mamy Ducha Świętego. A teraz przejdźmy do 1 Koryntian, rozdziału 2. Kto potrzebuje mikrofonu? O, proszę. Niech ktoś przeczyta werset 10. Najlepiej 9 i 10. Która to już godzina? Za 5:17. O której zachodzi słońce? 17:07. O, naprawdę. W porządku. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, 2:9-10. Kto czyta? Dobrze, wstań. Odwróć się. Teraz przeczytaj nam. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Bóg ma swojego przedstawiciela, który mu służy. Ducha, który objawia nam sprawy Boże. Czytaj dalej. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Słowo objawia oznacza rozumie, może wyjaśniać. Zatem Duch rozumie, wyjaśnia co. Popatrzcie na ten wiersz. Głębokości, nie jakieś płytkie rzeczy Boże. Głębokie rzeczy Boże. Ale wcześniej dowiedzieliśmy się, że Duch bada wszelkie rzeczy. Cóż są to za głębokie rzeczy Boże, które Duch rozumie? Jakakolwiek istota, która pojmuje wszystko na temat Boga, musi sama być Bogiem. A teraz przeczytajmy werset 11 z 1 listu do Koryntian, rozdziału 2. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. Cokolwiek wie Bóg, to i Duch Święty to wie. Zatem Duch Święty musi być Bogiem tak samo jak Bóg Ojciec, mimo że ma inne obowiązki.
Przeczytajmy teraz Mateusza, rozdział 11, wiersz 27. Wstań, odwróć się i przeczytaj nam Mateusz 11, 27. Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. O czym Jezus tu mówi? Znam Ojca, a Ojciec zna mnie. Tak samo jak Ojciec zna mnie, tak ja znam Ojca. Oznacza to, że w podobny sposób Duch Święty wie to, co wie Bóg, Ojciec, są równie boscy. Wszystko, co wie Ojciec, Jezus wie, są jednakowo boscy, ale mają różne odpowiedzialności. Ojciec może posłać Ducha Świętego, Ojciec posyła Jezusa. Ale Jezus nigdzie nie posyła Ojca. Duch Święty również nie posyła nigdzie Ojca. I tak samo Duch nie posyła nigdzie Chrystusa, gdy jest w swojej boskiej naturze. Duch kierował Chrystusem w Jego człowieczeństwie. Kiedy będziecie mieć czas, zajrzyjcie do książki Ewangelizacja i przeczytajcie rozdział zatytułowany Fałszywe przedstawienie bóstwa autorstwa Ellen White. Zobaczycie, że wyraźnie stwierdza tam, że Duch Święty jest osobą w takim samym stopniu, w jakim inni członkowie bóstwa mają swoje osobowości. I wreszcie popatrzcie na chrzest Jezusa. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody. Gdzie był Chrystus? W wodzie. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. Jezus spogląda w górę ku niebu. Widzi coś poza samym sobą. Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica. I spoczął na Nim. Mamy więc Jezusa w wodzie, Ducha zstępującego z niebios i rozlega się głos z nieba. Mamy trzy lokalizacje. Głos z nieba, istota przybyła z góry i Chrystus w wodzie. Jedna osoba nie może być w trzech miejscach jednocześnie. Istnieje starodawny błąd, który mówi, że Chrystus wyraża się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale to wciąż jedna osoba. Nie może jedna osoba być w niebie, w przestworzach i w wodzie w tym samym czasie. Chrystus znajdował się w wodzie, właśnie z niej wychodził. Biblia mówi, że widział wstępującego Ducha Bożego. Chrystus wynurzał się z wody w górę. Duch wstępował na dół. Dwa różne kierunki. I głos z nieba. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Proszę, posłuchajcie mnie uważnie, nie lekceważąc tych, którzy nie wierzą, że istnieje Duch Święty. Samo słowo Trójca sprawia wiele problemów, bo sugeruje jedną osobę w trzech różnych formach. Ale tak nie jest. To są trzy odrębne osobowości, ale jedno pochodzenie. Mamy pewną wskazówkę, która pomaga nam to lepiej rozumieć. Księga Rodzaju 2, 24. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę, im połączy się ze swoją żoną i oni dwoje będą jednym ciałem. Dlaczego zatem Ojciec, Syn i Duch nie mogą być jednym? Czy możecie mi to wyjaśnić? Dlaczego nie? Skoro mężczyzna, kobieta i dziecko mogą być jedną rodziną, dlaczego Ojciec, Syn i Duch nie mieliby być jedną niebiańską rodziną? Rozumiecie? Jeśli macie w kogoś wątpić, to niechaj nie będzie to Duch Święty. Ponieważ sam Jezus mówi ci, że jeśli bluźnisz przeciwko Duchowi, nie ma przebaczenia. Zatem mówienie, że nie ma Ducha Świętego, oznacza narażenie się na śmiertelne niebezpieczeństwo. A pogrążamy się jeszcze bardziej, gdy uczymy innych, że nie ma Ducha Świętego. Jeśli musisz iść do piekła, idź tam, ale sam.
Nie przekonuj innych do piekła. Idź tam sam. Proszę was, młodzi ludzie, Duch Święty jest waszym przyjacielem, waszym przewodnikiem, waszym sumieniem, waszą siłą wstrzymującą od zła. To On otwiera umysł, abyś rozumiał Słowo Boże. I to On kieruje wszelkim dobrym dziełem. Chrystus powiedział, będę się modlił do Ojca, Jan 14:16, a On dam wam innego pocieszyciela. Znów mamy trzech. Ja będę modlić się do Ojca. Mamy już dwóch. A On da wam innego. Chrystus był pierwszym pocieszycielem. Lecz teraz Ojciec wyśle innego, czyli to nie może być Chrystus. Inny oznacza różny od. Jeśli miałbym jabłko i powiedział, daj mi inne, nie powiesz mi, abym zjadł te, które ty właśnie zjadłeś. Potrzebuję jeszcze jednego, osobnego, drugiego. Dam ci innego, a dokładnie to On da wam innego pocieszyciela. Ojciec daje pocieszyciela na prośbę modlitwy Jezusa Chrystusa. Istnieje Duch Święty. Jest i Syn. Jest również i Ojciec. Co do boskości, działa to w taki sposób. Co do funkcjonowania i odpowiedzialności, w ten sposób. Rozumiecie? W rodzinie ojciec jest członkiem rodziny, matka jest członkiem rodziny, dziecko jest członkiem rodziny. Każdy w 100%. W obowiązkach i odpowiedzialności co do władzy mamy ojca według biblijnego wzoru, potem matkę i dziecko. Co do pochodzenia, ojciec, matka, dziecko. Co do funkcjonowania i odpowiedzialności, ojciec, matka, dziecko. Co do pochodzenia, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. W obowiązkach i odpowiedzialności, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. W porządku. Na tym kończymy to pytanie.